Dzień dobry, kontrola drogowa. Wie pan, z jaką prędkością się pan poruszał? A skąd ja mam, wiedzieć? Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony. Mamy tutaj W212 E-klasy oczywiście, z bardzo nieprzyjemną usterką. Chodźcie zobaczyć do auta. Najpierw zobaczcie, później wam opiszę, co jest grane. Pan przyjechał do nas z uciekającym ciągle płynem chłodniczym, ubywało. Nalewał do zbiorniczka, no i patrzymy pod maskę, nabiliśmy mu ciśnienia. Wycieku nie ma, jest wszystko w porządku, nigdzie gdzieś pod maską nie cieknie, pod autem nie cieknie. No i auto sobie chodziło, żeby się trochę rozgrzało, bo być może na rozgrzanym silniku pojawia się problem. No i wchodząc do auta w ogóle też było czuć woń słodką, taki zapach płynu chłodniczego. No ale pierwsze skojarzenie, no wiadomo, że gdzieś może być wyciek do środka. Też po rozgrzaniu samochodu zaczęło nam się dymić, nawet lecieć opary płynu spod schowka. No jak widzicie, sytuacja właśnie dzieje się w środku. Jest to po prostu coś niesamowitego. Pokażę wam miejsce umiejscowienia. Przejmuję kamerkę. Nawet zobaczcie tak z góry. Widzicie te dwa przewody? One sobie idą do nagrzewnicy. Tutaj w środku. Ta pierwsza, do której idą przewody, ten czerwony, brązowy, czyli plus i minus, jest to elektryczna nagrzewnica, która wam ogrzewa samochód przed nagrzaniem się płynu. No i tu przewody wchodzą do nagrzewnicy. Jak widzicie, nagrzewnica jest montowana u góry. Przy rozebraniu tych wlotów jesteśmy w stanie taką nagrzewnicę wyciągnąć, nie ściągając jeszcze tej płyty dodatkowo, całej tego tutaj rusztowania, do której jest przyczepiona kolumna kierownicza, inne elementy. I tak jak widzicie, jest sporo roboty. Deska sobie wyjechała z radiem, z całą konsolą. No i zobaczcie, co się stało z chłodnicą. Skąd jest ten wyciek? Chodź, zobaczymy. Miejsc sobie już w miejsce na wodę, bo zawsze chcę zobaczyć, czy diagnoza jest pewna, czy co w ogóle się stało, tak na poczet późniejszych informacji. Jak sobie wsadzimy, zaraz wam pokażę jeszcze ciekawostkę. Tak, normalnie zatkam ręką jeden przewód. Tu nie trzeba się dużo fatygować, żeby zobaczyć efekt. Bierzemy powietrze, zatkamy szmatką, dociśniemy ręką. Tak, może bokiem troszeczkę. Ja też widzę tutaj na wyświetlaczu telefonu, jak ktoś ma bystre oko, no to od tej dziurki widzi czarny, ciemniejszy tutaj pasek. Także wyciągam wam to i zobaczcie. Cała chłodnica, nagrzewnica jest mniej więcej jednolita. W tym miejscu od pęknięcia idzie ciemniejsza nitka. Tutaj sobie gdzieś zrobiło się nieszczelność na chłodnicy, na nagrzewnicy i przebarwił płyn na lamelki. Nagrzewnica jest Mercedesa oryginalna, już nawet jest W204, W212. Dokonała swojego żywotu. Także bardzo rzadka usterka, jak i też bardzo nieprzyjemna, no bo niestety, jak widzicie, deska musiała zostać zdjęta. Jest trochę tu zabawy. Na szczęście, tak jak mówię, jakby ktoś się tutaj do tego zabierał, nie ma konieczności demontażu całego wszystkiego do końca, do zera, do tego etapu, jak ściągniemy sobie deseczkę, to możemy to wykonać. I tak zobaczycie, jeszcze wam pokażę, tak z ciekawości wejdę do samochodu, pokażę wam jeszcze tam kilka elementów. O, tu mamy na przykład stacyjkę, bo autem można się przemieszczać. Jest kierownica podpięta, żeby można było oczywiście skręcać. Moduł, jakieś moduły. Tu jest akurat chyba ABS, poduszki bezpieczeństwa, kosteczki, zapinki. Oczywiście wszystko to trzeba poskładać do końca. Dla niektórych to jest po prostu koszmar, nie? Żeby to później wszystko poskręcać, każdy uchwycik, każdą zapinkę, każdą kostkę, pokasować oczywiście później błędy.
Także widzicie, taka mała, mała dziurka i tyle zachodu. Płyn sobie też wyciekał. Właśnie najciekawsze jest to, że można by powiedzieć tak, no gdzie jest wyciek, nie? No to przecież jak wyciek jest z okolicy właśnie nagrzewnicy, albo też z klimatyzacji, przecież też jak włączacie sobie klimatyzację, no to cała woda, która się skrapla na skraplaczu tym właśnie, to schodzi, tam na dole jest taka rynienka, zbiera wodę i wychodzi poza auto. A wycieku płynu poza auto nie było, bo też podnieśliśmy auto do góry, napompowaliśmy ciśnieniem, jakby nam kapał płyn różowy z miejsca, gdzie powinna kapać woda, no to mamy już oczywiste rozwiązanie. Niestety ta dziurka, która jest, pewnie jest taka jak igiełka i po nagrzaniu płyn gdzieś tam pionowo wtryskiwał się do środka, do auta, do wnęki, tam gdzie są nogi. Naprawdę spod auta nie było żadnego wycieku. Gdzieś tam musiało to trafić tymi gąbkami, tak, że to nie trafiało bezpośrednio. No co, takie przypadłości. Tak sobie to wygląda. Także dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć. Jeszcze Wam tylko powiem, że nie życzę Wam takiej usterki, bo jest ona bardzo, bardzo nieciekawa. Trzymajcie się, hej!